spokojnie, tylko spokojnie. Gdziekolwiek idziesz. Takiego czegoś to nie mamy. Nie, nie sądzę, żebyśmy to mieli. Tego to na pewno nie mamy. Ale i tak zagramy. Jesteśmy gotowi. Jak mamy grać?
Wieczór filmowy. Misiu, ja chcę na spacer. Misiu, nudzi mi się. To już lepiej bajki mi włącz. Może sami zrobimy film? Scenariusz. A co? Bez scenariusza się nie da? Inni robią bez. Już dobrze, dobrze. A o czym ten film? I kto takie nudziarstwo będzie oglądać? Nie, taki film nam niepotrzebny. O, o tak trzeba. No to ja rozumiem. To jest film. Co takiego? To ja? I nie w głównej roli? Nie, nie ma mowy. Ci dogodzić.
Mission Impossible. Masza i Niedźwiedź. Pierwsze spotkanie. No i to ja rozumiem. Oto film. Trzy najważniejsze elementy filmu to scenariusz, scenariusz i jeszcze raz scenariusz. Jeden z największych. Raz w roku. Przecież urodziny, a ja zapomniałam. Prezent. Skąd tu wziąć prezent? Najserdeczniejsze życzenia, Misiu! Ja też niedługo mam urodziny, więc nie zapomnij. A o prezentach nie zapomnisz? A jak zapomnisz, nie szkodzi. Ja przypomnę. Zostało 180 dni. Prześpisz? O, obudził się. Widzę, że pamiętasz o moich urodzinach. A to lista prezentów. Wszystko to, co chcesz mi podarować. Pamiętaj, pamiętaj i nie zapomnij. Lista, prezenty dla Maszy. Kwiatuszek maleńki, koteczek puszysty, żółwik diamentowy, skrzynia na skarby. Tak się jakoś dziwnie składa. Zostało 100 dni. Zwykłe dni są cały czas. Zaś urodzin dzień przypada w całym roku tylko raz. I nie możesz się doczekać, żeby wreszcie móc zaśpiewać. 100 lat niechaj żyje ja. 100 lat niechaj żyje ja. 100 lat, 100 lat, 100 lat, 100 lat, 100 lat niechaj żyje ja. A tak rzadko dzień ten bywa, niechaj to nie dziwi cię, żeby wszyscy przyjaciele przygotować mogli się, by prezenty ci kupili,
śpiew churalny przećwiczyli. Wszyscy pamiętają? Nikt o niczym nie zapomniał? Jutro! Jutro są moje urodziny! Zaraz przyjdą z życzeniami, zaraz mi dadzą prezenty. A wszyscy gdzie? No, przecież nie mogli zapomnieć. A, na pewno wszyscy są u Misia i tam czekają. Oto jestem. Czyżby jednak zapomnieli? Chłopaki, nie zapomnieliście o czymś? No jak to tak można zapomnieć? Jak to możliwe? I tu nikt nie pamiętał. Oj! Oj! Aj! Oj! Ale mam urodziny. Najfajniej to by było mieć przyjaciół całą moc. Urodziny obchodziłoby się wtedy w każdą noc. W kółko by się świętowało, z przyjaciółmi tak śpiewało. 100 lat nie zapomnieliście! 100 lat niechaj żyjesz ty, 100 lat moi przyjaciele, 100 lat niechaj żyją mi, 100 lat niechaj żyję ja. 100 lat niechaj żyjesz ty, 100 lat moi przyjaciele, 100 lat niechaj żyją mi. 100 lat moi przyjaciele, 100 lat niechaj żyją mi. Wiosna przyszła. Bombonierką i tak bez mnie? Bardzo dzień dobry. A co tam masz? I to wszystko dla mnie?
pyszniutkie, ale malutkie. Jeszcze. 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 Ciocia? Misiu! Misiu! Ja muszę... Straszna ani burza, ani piorun w wiosny czas. Nie, to nie pada. Jeśli dla deszczyk nas przemoczy, to nie zmartwi wcale nas. Chodźmy. Tęcza lśni, a nad polami słowik w górze zaczął pieśń. Będzie śpiewał razem z nami, a teraz na przyjaźni naszej cześć. Słoneczne zajączki skaczą po kałużach, błękitną wstążeczką strumyk w słońcu śni. Krople deszczu błyszczą tak, jak biegi na buziach. Prawdziwej przyjaźni nie rozpuści deszcz. Prawdziwej przyjaźni nie rozpuści deszcz. Podrzutek. I kto to taki muzykalny?
Atlas zwierząt. Emu. Trzeba wysiadywać. Do dzieła. Ty wysiaduj staranniutko. A ty wysiaduj mi się szybciutko. A ja skoczę tu, tam i z powrotem. Skrzynka pocztowa. Misiu, tylko zobacz, co nam jeszcze podrzucili. Tak, tak, tak. A gdzie mogły podziać się kreskówki?
Zacznijmy dochodzenie. Raz, dwa, trzy i cztery, pięć. Na kreskówki mam dziś chęć. Kliknę na mikrofon wnet, powiem Masza i Niedźwiedź. Och,